wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dark Knight i tylko tak na szybko zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie możecie się dowiedzieć wcześniej o przyszłych planach, co będziecie działo na kanale i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo serdecznie zapraszam, również możemy się poznać, możecie tam do mnie pisać, ja najszybciej Was Instagrama do Was, Wam odpiszę, jeżeli coś. Staram się tam dodawać posty regularnie, więc no dzieje się, dzieje się. W poprzednim odcinku nagrałam Wam cały rozdział, drugi, więc no mam nadzieję, że cały rozdział w jednym odcinku przypadł Wam do gustu. Nie wiem, czy wyrobię się dzisiaj, żeby nagrać pełny rozdział. Wydaje mi się, że nie i chyba po prostu jak poczuję, że jesteśmy gdzieś tak mniej więcej w połowie, to wtedy po prostu sobie zakończymy odcinek. A ja mam nadzieję, że przypadł Wam ten odcinek do gustu, bo ja sobie oczywiście nagrywam na zapas, nie, więc ja nie wiem, co się tam będzie działo w komentarzach i tak dalej. A co było w poprzednim odcinku? Także dla przypomnienia szybkiego, straciliśmy Roję. Straciliśmy Roję, niestety. Straciliśmy Roję. Tłukliśmy się z Chainem, którego też potem Junoru zabił, żeby nas ocalić i w ogóle. I jakby pomieszało się uniwersum Dark Knight z Syfem, ponieważ nasza główna bohaterka ma pociąg do krzeseł. Tak, Natalia, wołam ciebie. No, było interesująco, interesująco. I teraz sobie już zaczniemy odcinek, trzeci rozdział sobie zaczniemy, wspomnienia. Jestem bardzo ciekawa wspomnień, bo ja mam nadzieję dowiedzieć się więcej czegoś o Junoru. Może to będzie bardzo ciekawe. Także zaczynajmy sobie. Dzisiaj kończą się wakacje. Wreszcie mogę znowu spotkać się z Ikuyą i Lyojim. A, idziemy do szkoły, fajnie. Idąc do klasy zauważam spory tłum blokujący drzwi. Co się dzieje? Zachowują się, jakbyśmy mieli gościa celebrytę. Czuję, jak ktoś klepie mnie po ramieniu. Odwracam się i staję twarzą w twarz z Ikuyą. Cześć, Ikuya! Muszę ci opowiedzieć, jakie miałam super zarąbiste wakacje z moim przyszłym facetem, truposzem. Ach, jak długo tutaj stałaś? Tylko chwilkę. Mam nadzieję, że wakacje dobrze ci minęły. Tak, w pewnym sensie. Czas Junoru przebiega mi przez myśli. Będąc z nim spędziłam naprawdę przyjemne chwile. Tak! Szczególnie jak go składaliśmy do kupy i on był tak bliziutko nas i to było takie cute. A, dobra. Nie mogę się tak podniecać cały czas. O, jak było na wycieczce z Lyojim? Wasza dwójka dobrze się bawiła beze mnie? Obejmuję ją ramieniem i uśmiecham się zadziornie. Ja was shipuję, więc wy wiecie, co macie robić, nie? Dziewczyna krzyżuje ręce z rumieńcem na twarzy, kręcąc głową. Nie mów o tym w taki sposób, głupku. Chichoczę na szczerą reakcję Ikuyi. Mimo, że podkochuję się w Lyojim, nigdy nie powiedziała mu, co czuję. O Boże! Ja powiedziałam, że ja was shipuję, ale ja się tego nie spodziewałam. Przepraszam. Jezu, ja nie chciałam. Z drugiej strony nie wiem, jak on o niej myśli, chociaż podejrzewam, że to uczucie nie jest odwzajemnione. Przykre. W każdym razie wiesz, co tu się dzieje? Tak, przeniesiono nas do dwóch... Boże, tak, przeniesiono do nas dwóch nowych uczniów. Co? Tak w środku roku? Dziwne, prawda? Nie mamy nowych uczniów zbyt często, więc wszyscy są podekscytowani. Chodź ze mną, rzucimy okiem na tych nowych. Jeśli wyjdziemy na zewnątrz, będziemy mogły zajrzeć przez okno. Będziesz podglądać. I Ikuya łapie mnie za rękę i ciągnie przez korytarz do głównych drzwi. Hej, czy wy dwie próbujecie stalkować nowych uczniów? Tak jakbyś zgadł, nie? Odwracam się na dźwięk głosu Lyojiego i witam go podniesieniem brwi. Miło cię znowu widzieć, Lyoji. Wiecie, która jest godzina? Wszyscy powinni iść na zajęcia. I ty to mówisz, chcę tylko ich zobaczyć. W przeciwieństwie do was, ja nie zgubię się w drodze powrotnej. Jeśli nie wrócicie teraz, spóźnicie się. Dobrze, dobrze, panie przewodniczący. Wy wiecie, że przeniesieni uczniowie są w naszej klasie, prawda? Możecie się na nich pogapić, jak usiądziecie w sali. Jesteście takimi głuptaskami. Ikuya robi nadąsaną minę, po czym odwraca się i idzie przed siebie.
Ojoj, jej musi być ciężko, naprawdę. Jeżeli Lioji nie odwzajemnia jej uczuć, to naprawdę słabo. Kiedy razem z Ikuem wchodzimy do klasy, od razu zauważam nowych uczniów. Jestem zawstydzona, kiedy zdaję sobie sprawę, jak bardzo staram się na nich spojrzeć. Chłopcy wyróżniają się dość mocno przez bandaże, które mają na ramionach i twarzy. Wyglądają bardzo podobnie. Czy są bliźniakami? Czyżby to był Chase i Blaze? A, to jest... ciekawe. Gdy przychodzę obok nich, czuję dreszcze na plecach. Patrzą na mnie, jakbym była ich ofiarą. Boże. Kiedy wszyscy usiedli, nauczyciel prosi chłopców o przedstawienie się. Tak! Jace i Blaze, dzień dobry. Nazywam się Jace, a to jest Blaze. Mój starszy brat. Jesteśmy bliźniakami dwujajowymi. Okej. Okay. Nasi rodzice niedawno zmarli, więc przenieśliśmy się tutaj podczas żałoby. Aby podczas żałoby uciec od zgiełku miasta. Mam nadzieję, że wszyscy się zaprzyjaźnimy. Czerwonowłosy chłopak to Jace, a drugi to Blaze. A, okej, okay, dobra, pomyliło mi się. Śmieje się rozbawiona na myśl o ich podobnych imionach. Blaze patrzy gdzieś indziej znudzonym wzrokiem, jakby nie był nami zainteresowany. Jeśli chcecie coś o nas wiedzieć, pytajcie. Ile macie lat? Oboje mamy 20, nie spodziewałeś się tego? Co? Kilka osób pyta ich bandaże. Mam pewną chorobę, która nie pozwala nam wystawać skóry na działanie promieni słonecznych. Więc czy na pewno powinniście chodzić do szkoły? Blaze prawie od razu kieruje wzrok na dziewczynę, która zadała to pytanie. To chyba nie twoja sprawa. Po prostu zapytała, nie chcesz odpowiadać, to mów, że nie odpowiesz. I elo, ale hamiedło jedna, no tak się nie robi. Jego ostry ton ucisza klasę i wszyscy patrzą na niego w szoku. Kiedy niezręczna atmosfera się uspokaja, bracia wracają na swoje miejsca. Jace wydaje się dość przyjazny, ale jego brat wygląda podejrzanie. Mam nadzieję, że znajdą jakichś przyjaciół. Kiedy przestaję nad tym rozmyślać, widzę, jak Blaze się we mnie wpatruje. Zaskoczona upuszczam swój ołówek i odwracam wzrok. Przez resztę dnia powstrzymuję chęć spojrzenia w stronę chłopaków. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że Blaze mnie obserwuje. Wzdycham z ulgą, kiedy lekcja wreszcie się kończy. Czy on ma jakiś problem? Tak czy inaczej nie powinnam pozwolić mu mnie zastraszyć. Pakując swoje rzeczy, zauważam, że Blaze i Jace stoją na korytarzu. Po cichu modlę się, aby nie zwrócili na mnie uwagi. O kurde. No hej. Przeklinam pod nosem. Rozglądam się dookoła, chcąc sprawdzić, czy mówi do mnie, ale w pomieszczeniu nie ma nikogo innego. Tak, mówiłem do ciebie. Witam, bracie, lekkim uśmiechem. Cześć, czy jest coś, w czym mogę wam pomóc? Wiem, że to samolubna prośba, ale czy możesz oprowadzić nas po szkole, jak będziesz miała czas? Mrugam niewinnie, próbując ukryć mój niepokój. Mam przechlapane. Chociaż nie mam ochoty spełniać tej prośby, nie chcę też dawać nowym uczniom złego wrażenia o szkole. Jasne, poza tym chętnie poznam was bliżej. Świetnie, masz teraz chwilę? Przez nienaturalną kombinację delikatnego głosu Jace'a z jego zdecydowanym spojrzeniem nie jestem w stanie odmówić. Tak, mam, tak myślę. Idealnie. Jace wydaje się bardzo zadowolony, ale Blaze wciąż ma znudzoną minę. Robi wrażenie osoby, która nie lubi szkoły. Oprowadzam braci po budynku, pokazując im wszystkie kluczowe obszary. Klasy, bibliotekę, gabinet pielęgniarki, stołówkę i wiele innych. Nawiasem mówiąc, przepraszam za zachowanie mojego brata. Zawsze taki jest, więc nie przejmuj się nim. Zamknij się, Jace. To mi przypomniało, dlaczego w klasie się na mnie patrzyłeś, Blaze? Bez powodu, pewnie. Och, zauroczyła mnie twoja uroda! I w ogóle takie bzdety, nie no, żartuję. Chłopak odwraca się do mnie i unosi brew. Chcąc porzucić temat, macham ręką, jakbym chciała powiedzieć, zapomnij. O, czyżby mój brat był kimś zainteresowany? Tak, pewnie, zainteresowany, żeby mnie pożreć. Co masz na myśli? Wiesz, on jest... prawiczkiem! Oh my god. Zamknijcie się oboje. Blaze posyła nam mordercze spojrzenie. Żartowałem. Zwykle nie przepada za ludźmi, ale wiesz, jeśli mu się spodobasz, powinnaś być czujna w jego obecności. Co to ma znaczyć? Blaze przyciąga brata do siebie i burczy. Nie bierz go na poważnie. Dlaczego miałabym ciebie brać na poważnie? Blaze unosi brodę i patrzy na mnie z góry. Słyszę, jak zgrzyta zębami pod bandażami. Chichoczę na jego reakcję. Stereotypowy delikwent jest dla mnie trochę zabawny. Kiedy kończymy zwiedzanie, Jace uprzejmie mi dziękuję, a Blaze, jak można się spodziewać, milczy. Skoro nikogo jeszcze nie znamy, może chcesz się z nami umówić na kolejne spotkanie? Co? Widząc, jak Blaze stoi do mnie plecami, mam wrażenie, że nie jestem im zbytnio potrzebna.
Nie zwracaj na niego uwagi. Na pewno będzie zachwycony posiadaniem takiej przyjaciółki jak ty. On jest za bardzo ufala do mnie. I ja nie mam pojęcia, o co mu się rozchodzi. Więc ja boję się. Help me. Gdy Jace chce dać swojemu bratu żartobliwego kuksańca, ten zaskakująco zwinnie go omija, mimo wyprowadzenia ciosu w ślepy punkt chłopaka. No tak, ty masz już doświadczenie, jeżeli chodzi o bijatyki, nie? Swoją drogą, wiecie w ogóle, jak się nazywam? Pewnie nie. O, Mila, zgadza się? Skąd to wiesz? Stalker! Kolejny stalker! To są sami stalkerzy w tej grze. Widzę, że sprawdziliście rejestr uczniów. Och, wiesz, tak właściwie... Gadasz za dużo. Chodźmy wreszcie. Okej. Okay. Blaze chwyta Jace'a za ramię i ciągnie go za sobą, po raz ostatni posyłając mi chłodne spojrzenie, zanim zniknęli. Ta dwójka zdecydowanie nie wróci niczego dobrego. Jace wydaje się dosyć przyjazny, ale może tylko udaje. Nie powinnam tracić czujności. Zgadzam się z tobą jak najbardziej. Bądź czujna. Od razu poszliśmy do Junoru. O tak, to mnie się podoba. Nie mając żadnej pracy domowej, postanowiłem spędzić swój wolny czas z Junoru. Hej, Ju, byłeś dzisiaj w szkole? Nie, zajęcia mam dopiero wieczorem. Ach, racja, wspominałeś coś o nocnych lekcjach. Mogę iść z tobą? Opuszczanie domu o tak późnej porze nie jest bezpieczne. Nauczyciele zorganizowali nawet kilka spotkań, by omówić prawdopodobieństwo zawieszenia nocnych zajęć na czas nieokreślony. Ponadto, jak wspomniałem, uczniowie są zupełnie na zupełnie innym poziomie. Czy w dalszym ciągu pragniesz iść? Za tobą wszędzie! Nie będę ciężarem. Jeżeli pojawi się konieczność walki, pomogę. Co? Czemu walki? Nawet jeśli, to zgodnie z umową powinienem cię chronić i wziąć odpowiedzialność za nieumarłych. Junoru, aha, że w drodze do szkoły i z powrotem, że walka, o Boże, ale jestem dzbaniem, myślałam, że w szkole chcą się bić. Junoru delikatnie chwyta moją dłoń, uśmiechając się przy tym i wpatrując we mnie łagodnym spojrzeniem złotych tęczówek. Wie, że nie jestem w stanie z nim dyskutować, gdy zachowuje się w ten sposób. Rozmawiamy, dopóki mój brzuch nie zaczyna burczeć. Junoru nalega, by przygotować mi posiłek, więc zostaje na trochę Kenjin... Co? Kenjinjiru? Nie wiem, czy dobrze to przeczytałam, pewnie nie. Taki Komi Gohan, okej? Okay? I Kamehameha, ja pierdziu. Podczas jedzenia chłopak dzieli się ze mną swoimi notatkami z zajęć. Tematy wydają się zupełnie inne i bardziej zaawansowane niż te znane mi z lekcji. Możliwe, że będziesz się nieco wyróżniać bez elitarnego mundurka, ale nie sądzę, by był to problem. Mogę spróbować znaleźć coś bardziej formalnego w mojej szafie. W tym również wyglądasz uroczo, panienko Milo. Jednakże, jeżeli spodobają ci się wieczorne lekcje, jestem pewien, że zdobycie nowego mundurka nie będzie problemem. Nasza dyskusja ciągnie się jeszcze chwilę, po czym wracam do domu przygotować się do nocnych zajęć. Okej, czyli zaraz się zobaczymy. Pasie mnie ta. Czekając na przybycie Junoru, czuję się jak dziecko, które jest podekscytowane swoją pierwszą podróżą do parku rozrywki. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę tych tajemniczych, elitarnych uczniów. Okej. Okay. Główne drzwi budynku są otwarte, jednak w środku nie pali się ani jedno światło. Przez pokrywający całość cień, szkoła wygląda jak zupełnie inne miejsce. No, pamiętamy ten korytarz ze ścieżki Kurato, więc no. Powinniśmy iść tak po ciemku? W rzeczy samej, dyrektor chce zaoszczędzić na rachunku za prąd, a przynajmniej tak twierdzi. Okej, okay, skoro tak mówisz... Dyrektor dusi grosz na prądzie, Żydzi. Oh my god. Po kilkukrotnym przyjściu tutaj przyzwyczajasz się do tego. Czy wy wszyscy macie zdolność widzenia w nocy? To wasza specjalna umiejętność? Specjalna specjalność. Nie, ale byłoby to o wiele bardziej interesujące. Zamiast tego po prostu pamiętamy układ korytarza. Junoru oferuje swoje ramię, by pomóc mi przejść przez ciemność i dostać się do klasy. Gdy już w niej jesteśmy, odsuwam rękę od niego, zauważając z zawstydzeniem, jak blisko byliśmy do tej pory. Jemu to chyba nie przeszkadza, mi też nie w sumie, więc... Nikt nie zadał sobie trudu, aby włączyć światła, więc dość nieporadnie przedzieram się przez mrok, dopóki moja stopa w coś nie uderza, przez co potykam się i ląduję na czyichś kolanach. Złaź ze mnie! O Boże, wpadłam na kogoś! Przepraszam! Natychmiast zrywam się do pionu, zauważając, że tą osobą jest Blaze. Przepraszam, to był wypadek. Chłopak posłał mi nieprzyjemne spojrzenie, zanim mam rota pod nosem coś niezrozumiałego. Co on tu robi? A ty co tu robisz? Ją też kojarzę z trasy Kurato, ale ona była tam jakimś dziwnym czymś.
jakimś upadłym aniołem, czy cholera wie czym. Wiem, spoiler, ale... Czuję, jak ktoś klepie mnie po ramieniu, a chwilę później widzę dziewczynę w długich, czarnych włosach i szkarłatnych oczach. Dzisiaj dołączył do naszej klasy, więc nie jest jeszcze przyzwyczajony do tego środowiska. Jego brat jest o wiele bardziej przyjazny. Moment, Jace też tutaj jest? Nie porównuj nas. What? Blaze rzuca dziewczynie zirytowane spojrzenie, ale ona to ignoruje. W każdym razie, też jesteś nowo przeniesioną uczennicą? Nie słyszałam o trzeciej osobie. Och, pozwól, że najpierw się przedstawię. Mam na imię Rasumi, miło mi cię poznać. O, Rasumi, właśnie tak się nazywa. Nazywam się Mila, właściwie przyszłam tu tylko po to, by zobaczyć, jak wyglądają zajęcia, więc nie jestem oficjalnie uczennicą ani nic takiego. Ona jest wolnym słuchaczem. Tak. Rasumi i ja rozmawiałyśmy aż do przybycia nauczyciela. Na szczęście obok Junory jest puste miejsce. Od razu postanawiam je zająć, zagarniam moje miejsce, nie dam nikomu. Tak właściwie to siedzi sam w kącie, z dala od innych uczniów. Rozglądam się po pomieszczeniu w poszukiwaniu znajomych twarzy, ale jedną osobą, którą kojarzę, był Blaze. No, on siedzi w kącie, no pierwszy dzień, już bez przesady, no, dajcie mu się ogarnąć, nie? Dlaczego jest na nocnych zajęciach? Nie wiem, może chodzi i w dzień, i w nocy, może jest tak głodny wiedzy, że chce chodzić 2-4 na dobę do szkoły, nie wiem. Pochylam się w stronę Junoru i szepczę, mając nadzieję, że nauczyciel mnie nie usłyszy. Wiesz coś na temat tego zabandażowanego chłopaka? Junoru marszczy brwi i spogląda na Blaze'a, jednak szybko opuszcza głowę i odwraca wzrok. Mam wrażenie, że poruszyłam delikatny temat. Jeżeli ty znowu coś przede mną ukryjesz, naprawdę, ja się wścieknę i nie wiem, co ci zrobię, bo no w sumie zabić już nie... No nie, no mogę, ale cię nie zabiję. No wścieknę się po prostu, jak mi znowu nie powiesz prawdy. No. To jest Blaze. No tyle wiem. Czekam, aż powiem coś więcej, ale milczy. Co jest w nim takiego specjalnego, że dołączył do nocnych zajęć? Nie wiem, nie uważam też, że warto go o to pytać. Okej, zerkam na Blaze'a, który zdaje się mocno znudzony. Ktoś mógłby pomyśleć, że jest wręcz zmuszony, by tutaj siedzieć. Rozmowa z nim na temat chodzenia na wieczorne zajęcia mogłaby spowodować zamieszanie, dlatego decyduje się tego nie robić. Przez następną godzinę uczymy się o ziołach leczniczych, temacie, o którym nigdy nie słyszałam. Całe szczęście nauczyciel nie zwraca uwagi na moją obecność, chociaż jestem kimś nowym, nie prosi mnie o przedstawienie się. Ilekroć Junoru widzi moje problemy z podążaniem za wykładem, podsuwa mi swoje notatki i definicje, dzięki którym jestem w stanie nadążyć. Wkrótce postanawiam zrobić sobie przerwę na łazienkę, przez co po raz kolejny znajduję się w ciemnym korytarzu. Ciekawe, czy to jedyna nocna klasa? Podążam drogą oświetloną przez światło księżyca. Kiedy docieram do schodów, staję w miejscu. Pod nimi nie ma okien, a ja nie chcę potknąć się lub upaść. Boże, ta muzyka straszna, ja się boję. Czy ja tu widzę jakieś czerwone plamy? Ja się boję. Ach, nagle słyszę dźwięk przypominający ciągnięcie worka ziemniaków dochodzący z parteru. Z ciekawością opieram się o poręcz i wytężam wzrok. Ktoś ciągnie jakieś zwłoki na pewno w worku na śmieci, jestem przekonana o tym. Boże! Da się mi dostrzegam krwawe ślady dłoni, jakby coś taszczyło po niej swoje ciało, prąc naprzód. Ja chcę uciec, ja stąd chcę spieprzać! Uciekaj! Mam wrażenie, jakbym została wrzucona w sam środek jakiegoś horroru. Bez wahania odwracam się i biegnę w stronę klasy. Błagam, powiedzcie, że to tylko moja wyobraźnia. Dlaczego ta szkoła jest taka straszna w nocy? Za każdym razem, gdy myślałam, że znalazłam odpowiednie pomieszczenie, okazywało się ono być jedynie pustym pokojem, bez zapalonych świateł. Wszystkie korytarze wyglądają tak samo. Po piątym złym zaklęcie wpadłam w panikę i kończę po raz kolejny przy schodach. Zatrzymuję się na chwilę, by złapać oddech. No nie, no bez kitu nawet tu, tutaj mnie będziecie prześladować. Ku mojemu przerażeniu zauważam zakrwawioną dłoń należącą do postaci ubranej w niegdyś białe ciuchy stojącą na szczycie schodów. Co ważniejsze, jej twarz zasłaniają śnieżne włosy. Śnieżne? Nie śnieżno-białe czy coś? Mimo wciąż bolących płuc po raz kolejny zaczynam biec. Kiedy spoglądam za siebie, zauważam, że istota podobna do ducha jest tuż za mną. Ale jesteś duchem, okej. Okay. To porusza się jak marionetka, co do cholery. A może to nie duch, a jednak ten zombiok. Zanim wołam o pomoc padam na Junoru, uratuj mnie. Ach, tu jesteś, panienko Milo, coś nie tak? Ktoś mnie goni. Kiedy się odwracam, zdaję sobie sprawę, że postać zniknęła. Junoru kładzie dłoń na moim ramieniu, patrząc na mnie z zaniepokojeniem. Widziałam osobę z zakrwawionymi rękami, była blada jak duch.
Jestem teraz przy tobie. Nie masz się czego obawiać. O! O! Obejmuje mnie ramionami i delikatnie głaszcze po plecach. Całe szczęście, że pojawił się na czas. Przepraszam za sprawienie kłopotów. Chciałam tylko znaleźć łazienkę, ale się zgubiłam. Ach, wybacz mi. Powinienem cię tam zaprowadzić. Nie jesteś przyzwyczajona do poruszania się w ciemności. Podążaj za mną, wskażę ci drogę. Jesteś takim moim światełkiem w tunelu. Juno chwyta moją dłoń, mając go przy sobie. Nie czuję strachu. Oto jesteśmy. Oczywiście poczekam na ciebie tutaj. Już myślałam, że sobie pójdziesz. Wchodzę do toalety i wbiegam do kabiny, nie szukając nawet włącznika. A zaraz jakaś łapa na kolanie. I krz! Rozerwie cię na pół. Gdy kończę myć ręce, słyszę znane mi już dźwięki szurania, które wydają się rozbrzmiewać gdzieś blisko mnie. Nie... Łapa! Łapa! Odwracam się i zauważam zakrwawioną dłoń sięgającą ponad jedną z kabin. Moje nogi nieruchomieją, a z ust wyrywa się mrożący krew w żyłach krzyk. O! Jak szybko. W ciągu sekundy Junior wpada do łazienki ze zmartwionym wyrazem twarzy. Panienko Milo, co się stało? Czy wszystko w porządku? Powoli udało mu się wskazać na górę drzwi kabiny, ale tajemnicza ręka już zniknęła. Oczywiście, a mnie weźmie za wariatkę. Ta osoba z zakrwawionymi rękami tam była. Junior stanowczo puka do drzwi. Czy jest tam ktoś? Mimo braku odpowiedzi, ze szczeliny między drzwiami a podłogą zaczyna wypływać ciemnoczerwona ciecz. Mój przyjaciel ostrożnie otwiera kabinę, jednak w środku nikogo nie ma. To nie mogła być tylko moja wyobraźnia. Dziwne, nigdy nie słyszałem, by coś podobnego się tutaj zdarzyło. Czy to mógł być jeden z tych obiektów? Junoru przygryza dolną wargę, wyglądając wręcz na przerażonego. Zaraz potem prowadzi mnie z powrotem do klasy. Wszystko w porządku, Ju? Cóż, nie ma powodu się mną przejmować. Nie masz mdłości na widok krwi, a może boisz się duchów? Nie. Jesteś pewien? Wcześniej wyglądałeś trochę blado. Zawsze jestem blady, panienko Milo. Zapomniałaś, że nie schodzącym truchłem? W każdym razie mam nadzieję, iż czujesz się lepiej. To musiał być dla ciebie niemały szok. To nic takiego. Idea duchów mnie przeraża, ponieważ nie możesz nic zrobić, aby je odgonić, ale już wszystko w porządku. Wręcz przeciwnie, jeśli pomożesz im z niedokończonymi sprawami, odejdą w pokoju. Skoro o tym mowa, obiła mi się o uszy plotka na temat ducha zamieszkującego tę szkołę. Podobnież pojawia się nocą o różnych porach, jednak powinien być nieszkodliwy. To, co mieliśmy okazję ujrzeć, mogło być właśnie nim, chociaż do tej pory szczerze wierzyłem, że to tylko niewinna historyjka, stworzona przez uczniów. Tak jak historyjki o zombiakach. Po powrocie do klasy okazuje się, że mamy przerwę. Podczas gdy nauczyciel wyszedł, wszyscy uczniowie pozostają w pomieszczeniu, znajdując sobie rozrywkę we wspólnych rozmowach. Wyjątek stanowi Junoru, który nie licząc mnie, siedzi sam. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak miłą osobą jest. W rogu po drugiej stronie pokoju siedzi równie samotnie Blaze. Postanawiam porozmawiać z Junoru, jednak Rasumi podchodzi do niego szybciej niż ja otwieram usta. Zerkam z powrotem na Blaze'a i decyduję się do niego zagadać. Cześć Blaze, mogę tu usiąść? Ignoruje mnie, nawet nie patrząc w moją stronę. Macham ręką przed oczami chłopaka do momentu, aż wydaje się zirytowany. Nie wkurzaj może go jednak, bo naprawdę skończysz bez głowy. Ech, masz jakiś problem? Po prostu chciałam porozmawiać. Czy to takie straszne? Tak, spadaj. Ok, elo. Jego chłodne słowa przeszywają moją klatkę piersiową niczym sople lodu. Nikt nigdy mnie tak nie odrzucił. To bolało. Zanim zdążyłam się odciąć, Rasumi staje obok mnie z pogodnym uśmiechem na twarzy. Ace? Ace? Co to się dzieje? Co to jest? Jakiś crossover z, kurde, Sywem, One Piece'em? I czym jeszcze przy okazji będzie, co? Nie powinieneś się zmuszać dziewcząt do płaczu. Poza tym jest tu nowa, musisz być miły. Nie płakałam, ale... Blaze szybko się odwraca, próbując nas ignorować, jednak Rasumi traktuje to jako wyzwanie. Chwyta dwa stojące w pobliżu krzesła i ustawia je obok ławki chłopaka, by następnie zmusić mnie do zajęcia jednego z nich. Teraz utniemy sobie miłą pogawędkę. Co ty od nas chcesz? Blaze krzyżuje ramiona i spogląda na nas niezadowolony. Zaczynam się martwić, że przyciągamy strunę. Tymczasem Rasumi uśmiecha się niewinnie. Wiesz, Ace jest naprawdę bardzo miły, to po prostu tsundere. Okej, okay. Ale ma na imię Blaze, jeszcze ci walnie
w łeb za to, że go przekręcasz jego imię czy coś. Przestań wymyślać mi ksywki, nic o mnie nie wiesz i za cholerę nie jestem miły. Widzisz, jego słowa trzeba rozumieć na odwrót. Proszę, daj mi więcej śmiesznych przezwisk, skoro jesteśmy tak dobrymi przyjaciółmi. Ja pierdziu. Chłopak jest wyraźnie zrezygnowany, a ja nie mogę powstrzymać się od śmiechu, widząc to przedstawienie. Swoją drogą, ty i twój brat idziecie na bal? Blaze drapie się przez chwilę po głowie, po czym przytakuje. Wow, szkoła organizuje bal? Jestem pewna, że moje oczy błyszczą z podekscytowania. Nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w tak wyszukanym wydarzeniu. Wygląda na to, że elitarni uczniowie mają więcej zabawy niż ci zwykli. Każdy może przyjść, o ile ma partnera. Czyli tylko z osobą towarzyszącą? A, pójdziesz ze mną? Niestety, mam już kogoś na oku. Przepraszam, Mila. Ty pójdziesz z Junorłym i nawet tutaj się nie stawiaj, nie? Nie znasz nikogo, kto chciałby pójść, bo chcesz przyjść, prawda? Kręcę głową, kiedy moje policzki zaczynają się rumienić. Próbuję zapytać o to samo Rasumi i Blaise'a. Myślę o zmuszeniu Blaise'a do założenia sukienki. O ja pierdziu. Wiesz, jeżeli sam z siebie chciałby założyć, to spoko, do nich zakłada, nie? Ale no nie zmuszę go, bo raczej to nie będzie zbyt dobry pomysł. Jego niesamowicie beznamiętna mina i wyrwane z kontekstu słowa sprawiają, że z całych sił staram się nie wybuchnąć historycznym śmiechem. Teraz naprawdę chciałabym to zobaczyć. To by było bezcenne. Kim jest osoba, którą masz na oku, Rasumi? Junoru, nie! What? No fucking way, nie ma takiej opcji, nie, nie pozwolę ci, nie ma opcji, nie, nie, spadaj, już cię nie lubię, już nie jesteś moją psiapsiułą, elo, nara. Przez chwilę się cieszę, ale potem czuję ukłucie w klatce piersiowej. Och, to świetnie, brawo dla ciebie, mam nadzieję, że ci odmówił. Junoru, masz jej odmówić. Mam szczęście, że pierwsza go zapytałam. W każdym razie, jeśli ani ty, ani Blaise nie macie partnerów, może pójdziecie razem? Mój partner i ja patrzymy na siebie niezręcznie. Otaczająca go ciemna aura mówi wszystko. Może jakaś dziewczyna będzie do niego lepiej pasować? Jakaś inna dziewczyna. Prędzej pójdę sam niż z kimś stąd. Okej. Okay. Słyszałaś to? Powiedział, że byłby szczęśliwy, mając towarzystwo. Boże, kto to interpretujesz? Nie przekręcaj moich słów, diablico. Och, wiem, że to tylko twój sposób okazywania czułości, ale możesz mi wymyślić bardziej urocze przyzwisko? Blaise wzdycha i opiera ręce na ławce, by następnie położyć na nich głowę. Chociaż nie wydaje się kimś, kto chodziłby na imprezy, to naprawdę brzmi tak, jakby chciał iść na bal. Jedziemy na tym samym przygnębiającym wózku. Blaise, zauważając mój ponury wyraz twarzy, mam raczej tak cicho, że ledwo go słyszę. Mniejsza, podaj mi swój adres, będę tam o 7:00. Upewnij się, że do tego czasu będziesz gotowa. Co? Czyli ja idę z tobą, ale ja nie chcę. Ja chcę Junoru. Co to ma być? Ja chcę Junoru. Nie podoba mi się to. Te nieoczekiwane słowa podnoszą mnie na duchu. Patrzę promiennie na mojego partnera, ale on jedynie na mnie łypie. Co? Łypie cię, kat. Dlaczego ty się cieszysz? Dlaczego ty się cieszysz? Ty masz iść z Junoru. Co to ma być za kupa? Nie. Nie zgadzam się. Robimy to dla wspólnych korzyści, nie nadinterpretuj tego, okej? Okay? Po zakończeniu przerwy rozpoczynam zajęcia z fizyki. Chociaż są interesujące, trudno mi nadążyć z materiałem. Lekcja ostatecznie kończy się tuż po 3:00 nad ranem. W głębi duszy nie jestem pewna, czy dam radę wstać rano do szkoły. Próbuję nie zasnąć, ale tak ziewam, jakby czytając mi w myślach podchodzi do mnie Junoru. Gratulacje! Idź sobie do tej twojej diablicy. Poinformuję dyrekcję w twoim imieniu, więc nic się nie stanie, jeżeli zechcesz opuścić rano zajęcia. Naprawdę, ale jestem tylko zwykłym uczniem. To prawda, jednakże jestem pewien, iż zrobią wyjątek, kiedy wyjaśnię im sytuację. Okej. Okay. Wzdycham z ulgą. Razem z Junoru zaczynamy iść do domu. Co sądzisz o elitarnej klasie, panienko Mila? Dobrze się bawiłaś? Było lepiej niż myślałam. Normalne zajęcia są niczym w porównaniu z tymi. Miło mi to słyszeć. Jeśli kiedykolwiek zechciałabyś przyjść ponownie, będę szczęśliwy, mogąc zabrać się ze sobą. Ojoj. Na pewno się nad tym zastanowię. Nawiasem mówiąc, jakie są wymagania, by oficjalnie dołączyć do elitarnej klasy? Nie ma żadnych konkretnych wymagań. Celem zajęć jest zaoferowanie bardziej komfortowego środowiska dla osób wyróżniających się na tle innych lub tych nieposiadających czasu na uczęszczanie do szkoły w ciągu dnia.
Ja na ten przykład nie czułbym się komfortowo wśród uczniów uczęszczających na dzienne zajęcia. Z pewnością zauważyliby moje rany. Och, wybacz, że tak późno o tym wspominam. Jednak chcę ci przeprosić za to, iż nie porozmawialiśmy na ostatniej przerwie. To moja kwestia, siedziałeś tam sam, a ja gdzieś sobie poszłam. Junoru zakłopotany drapie się po głowie, nieco odwracając wzrok. Zapewne zauważyłaś, że ludzie próbują mnie unikać. Tak, tylko dlaczego to robią? Jesteś taki miły. Czujesz, powinienem być z tobą szczery, panienko Milo. Tak, masz być ze mną szczery! No kurde, cały czas o tym mówię! Prawdę mi tu mówić. Uczniowie wierzą, że jestem synem szefa mafii? What? Nie wierzę w to, nie wierzę. Trzymają się ode mnie z daleka, ponieważ boją się nękania lub nawet zamordowania. To był dobry żart, tak mega. Niestety, to nie jest żart, ty serio mówisz? Owszem, wszyscy są dla mnie mili, aż nazbyt, jeśli mam być szczery. Jednakże obawiają się o swoje życie. Dlaczego nie powiesz im, że to nieprawda? Cóż, w pewnym sensie mają rację. Nieumarli zwykle podążają moimi śladami, więc to prawie tak, jakby posiadał swój własny gang. W rezultacie osoby, z którymi spędzam znaczną część swojego czasu, również ich przyciągają. Z tego też powodu kilkoro moich znajomych z klasy stało się celem tych potworów. Przykro mi to słyszeć. Dystansowanie się od wszystkich musi być samotne. Być może w przyszłości, jednak twoja obecność daje mi ulgę, panienko Milo. I chodź ze mną na bal! Pieprz tamtą, typiarę. Mimo to muszę przyznać, iż żałuję wciągnięcia cię w ten bałagan. Fii, myślę, że nie ma rzeczy, która mogłaby mnie zmusić do odrzucenia naszej przyjaźni. Jaki kuźwo przyjaźni. Patrzy radośnie na Junoru. Spogląda na mnie oniemiały, choć z iskierkami w oczach. Przez jakiś czas idziemy obok siebie w milczeniu, póki chłopak nie przerywa ciszy. Jutro o północy szkoła organizuje bal, panienko Milo. Czy byłabyś zainteresowana pójściem tam ze mną? Oh, nie miałeś przypadkiem iść z kimś innym? Muszę zaprzeczyć. Z początku w ogóle nie planowałem na niego iść. Jednakże usłyszałem wcześniej twoją rozmowę i zmieniłem zdanie. Jestem pewien, że ci się tam spodoba. Nie wydaje się kłamać, ale to oznacza, że Rasumi nigdy nie spytała go o wyjście. Ona to specjalnie zrobiła, ale picza. Z drugiej strony mogli się zwyczajnie nie zrozumieć. Umówiłam się już z Blaise'em, ale nie chcę też odmawiać Ju. Ja to zasejwuję i sprawdźmy, jak tutaj... najpierw się zgodzę. Nie, więc muszę zloadować. Tak. Powiem prawdę. Co? I pójdę z Blaise'em. No zarąbiście. Przepraszam, zgodziłam się już pójść z Blaise'em. Zaciskam usta, robiąc wszystko, by uniknąć wzroku Junoru. Ku mojemu zaskoczeniu chłopak uśmiecha się łagodnie. Cieszę się, że jesteś szczera. Możliwe, że wydać się to zbyt bezpośrednie, jednak twierdzę, iż Blaise'owi nie można ufać. Nie jest osobą dotrzymującą obietnic. Czy coś między wami się wydarzyło? Nie należy do miłych ludzi, nawet wobec własnego brata. Szczerze mówiąc, czułbym się zaniepokojony, wiedząc, że wyszłaś z kimś tak nieodpowiedzialnym w środku nocy. Oczywiście, decyzja należy do ciebie. Ja jedynie dzielę się swoimi spostrzeżeniami. Delikatnie kiwa głową, nie chcąc ciągnąć tego tematu. To pierwszy raz, gdy Junor mówi o kimś tak negatywnie. To do niego niepodobne. Ciekawe, co się stało między Ju i Blaise'em. Wybacz, moim celem nie było powiedzenie tego tak szorstko. Nie chciałem również zabrzmieć na zazdrosnego. Jesteś zazdrosny, jesteś, ja wiem. Nie, nic się nie stało, po prostu się o mnie martwiłeś. Z jednej strony chciałabym poznać bliżej Blaise'a, zanim ocenię, jaką jest osobą. A, okej. Ale chciałabym też iść z tobą na bal, więc powiem mu, że zmieniłam zdanie. Junoru zaskoczony bierze gwałtowny wdech. Patrząc na mnie szeroko otwartymi oczami, chwilę później go zdziwiona mina zmieniła się w szczęśliwy uśmiech. Przyjdę po ciebie około 7:00. Proszę, nie idź nigdzie beze mnie. Jasne, okej. Wesoło kiwam głową, zanim się rozdzielamy. Tak, pójdziemy z Junoru na bal. Jest, taniec zwycięstwa.
Ała, uderzyłam się. Budzę się dopiero o 11. Byłam tak zmęczona, że przespałam budzik. Po zjedzeniu śniadania zastanawiam się nad tym, co muszę dzisiaj zrobić. Umyć się, ogarnąć włosy, ogarnąć makijaż, kieckę i nara na bal. I buty jeszcze. Och, racja, nie mam jeszcze żadnej sukienki na bal. Właściwie to jaki strój będzie odpowiedni? Czy ja muszę jeszcze wybrać strój jak w syfie? No naprawdę, tu jakieś pomieszanie uniwersum się dzieje. Postanawiam przejrzeć szafę mojej mamy, zanim zdecyduję się zakupić coś nowego. Szczęśliwie znalazłam uroczą, falbaniastą sukienkę w przyjemnym odcieniu grenatu. Nie pamiętam, by kiedykolwiek ją nosiła. Wolę raczej skromniejszy styl, dlatego jestem zaskoczona, że w ogóle posiada coś takiego. No, każda kobieta powinna mieć jakąś jedną taką sukienkę, którą założy z, nie wiem, miłością swojego życia na rentkę. Albo na imprezę, nie wiem. Przymierzam kreację i patrzę w lustro. Pasuje na mnie zaskakująco dobrze, oby była wystarczająco elegancka na bal. Nadal potrzebuję jeszcze odpowiednich butów i fryzury. Resztę dnia spędzam na szukaniu pasujących akcesoriów i przeglądaniu magazynów modowych. To pierwszy raz, kiedy jestem tak podekscytowana pójściem na imprezę. Chciałbym wypaść jak najlepiej. Ty najpierw to może Blaise'a poinformuj, żeby spadał na bambus. Będę się świetnie bawiła z Ju i Blaise'em. Właśnie nie powiedziałaś mu! Zgodziłam się pójść z obojgiem, prawda? O matko. Moja wyobraźnia od razu podrzuca mi scenariusz, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Blaise przyszedł tak jak obiecał. Wiem, że Junor go nie lubi, ale nie wiem, czy tak samo jest w drugą stronę. Gdybym miała jego numer telefonu, mogłabym zadzwonić i wszystko odwołać, ale odsuwam zmartwienia na bok, kontynuując przygotowania. No trochę nie w porządku z twojej strony, że nie powiedziałaś mu. Gdy jestem zadowolona ze swojego wyglądu, wychodzę przed dom, czekając z mieszaniną ekscytacji, jak i z nutką niepokoju. Kilka minut później ulicą jedzie mała kareta. Co kuźwa? Z Junoru siedzącym na miejscu w woźnicy i trzymającym w rękach lejce. Błagam, nie mówcie mi, że to będzie senek z kupciuszka. Ja przepraszam, ale to mnie teraz normalnie zmiotło z planszy. Ja pierdzielę. Junoru, ty romantyku, no. Jakby to wszystko nie było wystarczająco zaskakujące, powóz nie jest ciągnięty przez konie. Jak ktoś mógłby przypuszczać, a dwa jelenie, ja nie... Błagam, powiedzcie mi, że jej się to śni, że zasnęła, jeżeli jej się to śni, bo ja się posikam. Och, brak mi słów, co się dzieje? O, wow! Ale tu elegancki jesteś, no mnie się bardzo podoba. Chłopak schodzi z karety i wykonuje głęboki ukłon w moją stronę. Mogę zaoferować pięknej damie przejażdżkę na bal? Ojeju! Odpowiadam uśmiechem tak szerokim, że aż boli mnie szczęka. Cała sytuacja jest strasznie oklepana, a jego słowa tylko potęgują to wrażenie. Patrząc na jego wspaniały, wyszukany garnitur, miałam wrażenie, że jestem częścią jakiejś bajki. Ten chłopak z pewnością to mój książę. Boże, ten chłopak to z pewnością mój książę, który przybył porwać mnie swoją karetą. Wybacz za ten dziecinny wygląd, jednak nie byłem w stanie wynająć koni w tak krótkim terminie. Przecież tobie nikt nie kazał. O Boże, to tak cringe'owe i śmieszne z jednej strony, a z drugiej takie urocze i takie że się tak postarał. Nic się nie stało, jest niezwykły i zaskakująco elegancki. Plus myślałam, że będziemy szli na piechotę do szkoły, więc to miła niespodzianka. Miło mi to słyszeć, panienko Milo, proszę, pozwól, że ci pomogę. Wyciągam w moją stronę dłoń, bym mogła się podeprzeć, wchodząc do karety. Ona wchodzi do karety, przychodzi Blaise i będą się napieprzać. Na pewno. Jestem w połowie drogi, gdy słyszę zbliżający się do nas odgłos samotnych kroków, czy jak żołądek wywraca mi się do góry nogami, ale zdobywam się na odwagę i kieruję wzrok w jego kierunku, w stronę. Boże, w oddali widzę Blaise'a. Dziękuję bardzo. Ubranego w czysty garnitur z narzuconym na niego czarnym, ale eleganckim płaszczem, Junoru szybko podąża za moim, podąża moim spojrzeniem. Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja pierdzielę, ja nienawidzę takich sytuacji. Mogę wiedzieć, co tu robisz, Blaise, bo tempa strzała nie odmówiła z nim spotkania. Mógłbym zadać to samo pytanie. Oboje patrzyli na siebie w milczeniu, a ja czuję, jak moje policzki są się czerwone od samego obserwowania tej sytuacji. Och, dlaczego nie pojedziemy we troje, skoro już i tak jesteśmy?
Blaze razem z Junoru równocześnie zwracają głowę w moją stronę. Oczekuję na najgorszego. Jednak z jakiegoś powodu ten drugi od razu zgadza się na tę propozycję. Blaze zaczyna odmawiać, ale próbujemy go przekonać, by do nas dołączył, rzucając pomysłem, że być może znajdzie partnerkę na miejscu. Junoru wraca na miejsce w woźnicy, podczas gdy ja i Blaze wsiadamy do karety. Próbuję pozbyć się niezręcznej ciszy, rozpoczynając rozmowę. Przeproś go! Naprawdę przeproś go! Cieszę się, że mimo wszystko przyszedłeś, Blaze. Jasne. No jemu może być przykro teraz! Jezu, ja mam naprawdę nadzieję, że jemu nie będzie przykro, że ma to w dupie. Bo... przepraszam, ja... nie chciałam, by tak by... Jest okej. Ale Jezu, nie, ja mam teraz... Przez ciebie ja mam wyrzuty sumienia, ty piaro. Jezus Maria, nie, serduszko mnie boli. Patrzy w okno, wyraźnie nie zwracając uwagi na moje wymówki. Nie mam pojęcia, co może sobie teraz myśleć. Nie lubisz mnie? Dlaczego tak myślisz? Bo się tak zachowujesz trochę, że ty nikogo chyba nie lubisz. Nawet przed tą sytuacją wydawałeś się za mną nie przepadać. Przepraszam, jeśli coś źle zrozumiałam. Zwyczajnie patrzę na ciebie neutralnie. Nie lubię nikogoś, to mocne określenie. Nie muszę wszystkich lubić na starcie. Okej? Rozumiem, co ma na myśli, chociaż nie zaszkodziłoby mu, gdyby stał się nieco milszy. Nawet coś tam. No oczywiście, szybciej kliknęłam niż przeczytałam. To jest przecież standard, ja nie wiem. Jak tylko dojeżdżamy do szkoły, Blaze wyskakuje z karety i idzie prosto w stronę budynku. Z kolei Junoru traktuje mnie jak prawdziwą księżniczkę. Goddammit! Chwyta moją dłoń i prowadzi do wejścia, gdzie paru wolontariuszy sprawdza listę obecności. Dzięki sile argumentów ostatecznie w drodze wyjątku pozwalają Blaze'owi wejść z nami do środka. Gdy razem z Junoru idziemy do sali palowej, nasz zabandażowany przyjaciel bez słowa rusza w innym kierunku niż my. Czuję się nieco zawiedziona, ale całe szczęście mój partner dalej jest przy mnie. Ojojoj! Wchodzimy do dużego pomieszczenia, całego udekorowanego różnymi zabytkowymi meblami. Miękkie światło oświetla scenę. Niektóre dziewczyny mają na sobie wspaniałe, eleganckie sukienki z dużą ilością falban i koronek. Z kolei inne ubrane są w długie suknie z lśniącego jedwabiu. Nawet każdy chłopak ma na sobie odpowiedni garnitur. Cała sala jest wypełniona większą ilością ludzi niż widziałam na nocnych zajęciach. Chociaż tłum zdaje się tak liczny, że mógłby spokojnie zapełnić całą szkołę, nie kojarzę żadnej twarzy. W ciągu kilku kolejnych sekund podchodzi do mnie mnóstwo chłopaków, którzy proszą mnie do tańca. Mimo chęci pozostania z Junoru, niemiłe byłoby odrzucenie tych wszystkich ofert. Nie chciałbym pozbawić tak pięknej damy możliwości spędzenia przyjemnie czasu. Nie martw się o mnie, panienko Milo, zatańcz z kimkolwiek zapragniesz. Noc jeszcze młoda, ja pierdzielę, chcę z tobą tańczyć, okej? Pochlebne słowa mojego partnera wywołują ciepło w sercu. Mam wrażenie, że nie wywarłby na mnie takiego wpływu, gdyby ktoś inny je wypowiedział. Po paru tańcach robię sobie przerwę. Idąc przez tłum nieznanych mi twarzy, czuję się niespokojnie. Całe szczęście zauważam Jace'a, opierającego się o ścianę i patrzącego, jak inni spędzają przyjemnie czas. Jego strój przypomina mi ten Blaze'a, jednak ma jaśniejsze barwy. Uśmiecham się promiennie, machając krótko ręką na przywitanie, by chwilę później podejść do niego bliżej. Ach, nie spodziewałem się tu ciebie, dobrze się bawisz? Hehe, tak. A ty nie powinieneś tańczyć ze swoją partnerką? Jace śmieje się rozbawiony, słysząc pytanie, po czym pokręcił głową. Nie, tak naprawdę zakradłem się tu, ale nie mów nikomu, dobra? Tańce nie są moją specjalnością. Bardziej wolę patrzeć, jak inni wykonują brudną robotę, tańcząc za ciebie jeszcze przy okazji, co? Kiedy również opieram się o ścianę, obok niego pyta, gdzie mój partner. Właściwie przyszłam tu z Junoru, ale nieco się rozproszyłam i straciłam go z oczu. W każdym razie po co przyszedłeś na bal, skoro wiedziałeś, że nie będziesz się na nim dobrze bawił? Nigdy nie mówił, że przyszedłem tu, by się bawić, prawda? To po co tu przylazłeś? Więc dlaczego? Żeby popatrzeć, jak inni się cieszą. Trochę dziwne, no ale okej. Jasne, to brzmi bardzo wiarygodnie. Jace zaczyna się śmiać i spogląda na mnie. Jesteś bardziej spostrzegawcza, niż pokazujesz, Mila. To było zwyczajnie logiczne. Nikt nie czerpie radości ze stania samotnie w kącie całą noc, kiedy inni się bawią. Nigdy nie wiesz. Więc przyszłaś z Juju, tak? What? Juju? Dlaczego tak? Roja do niego mówił. Czemu ty tak mówisz? Junoru? Tak. Wiem, że się znacie, ale... Och, przepraszam. Przywykłem do nazywania go Juju. Dawno temu byliśmy dobrymi przyjaciółmi, więc... Byliśmy? Ech, to już przeszłość. Nie jest już tak jak kiedyś. Co masz na myśli? Nie mów, że ty też go nie lubisz. Też?
Masz na myśli mojego brata? Wiesz, Blaze nie lubi nikogo. Okej, dobra. Przed oczami staje mi delikatny, niewinny uśmiech Junoru. Nie mogę sobie wyobrazić, jakim cudem ktokolwiek mógłby go nie lubić. Chociaż z początku może wydawać się cichy i nieco wycofany, to przy bliższym poznaniu jest ciepły i kochany. Przyjaźniłeś kiedyś z Ju? Mógłbyś opowiedzieć mi o waszej przeszłości? Patrzę na Jace'a dużymi oczami, ale ten tylko szczypie mnie w policzek, starając się nie roześmiać na widok mojej skrzywionej twarzy. Au, to nie jest fajne, Jace. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Wyglądać tak zabawnie, ale w uroczy sposób. W każdym razie chodźmy w jakieś cichsze miejsce, gdzie nikt nas nie usłyszy. Chcę wytknąć, że w tym miejscu i tak nas nikt nie usłyszy, ale zabandażowany chłopak idzie już przed siebie. Zatrzymujemy się na małym tarasie, z którego dało się zobaczyć cały teren szkoły. Jess siada na balustradzie i pokazuje, bym podeszła bliżej. Więc dlaczego chcesz wiedzieć o naszej przeszłości? Z czystej ciekawości. Nie z czystej ciekawości, tylko ty czujesz coś do Junoru, ty chamie jeden. No dlaczego go okłamujesz? Jego czerwone oczy spotykają moje. Przez chwilę mam wrażenie, że świecą, ale ich właściciel pochyla głowę, przez co zostają zakryte jego włosami. Nie jestem pewien, czy powinienem ci cokolwiek z tego mówić, ale co tam, okej? Ach, to przywołuje tak wiele wspomnień, od czego powinienem zacząć? Jace drapie się po głowie i spogląda na gwiździste niebo, zanim rozpoczyna swoją opowieść. Ja i Blaze pierwszy raz spotkaliśmy Junoru w jego posiadłości. Okej, ale ja bym chciała wiedzieć, w jakim to było czasie, co nie? W jakiej epoce? Jestem pewien, że piłka poleciała w tę stronę. Pośpiesz się. Jezu. To pewnie Jace i Blaze. Chyba. Dwaj mali chłopcy przeczołgali się przez krzaki, aż dotarli do nieznanego ogrodu. No, dobrze powiedziałam. Chyba nie powinniśmy tu być. Kiedy Blaze podszedł do brata, aby przyciągnąć go bliżej siebie, inne dziecko zbliżyło się do nich z piłką, którą zgubili. Cześć, szukacie tego? Mały Junior uśmiechnął się niewinnie, oddając gubę właścicielom. Wow, jesteś synem tych bogatych ludzi, którzy tu żyją? Nie jesteśmy bogaci, mamy po prostu duży dom. Jace patrzył na Junoru z podziwem, zanim podekscytowany chwycił jego dłonie w swoje. Chcesz się z nami pobawić? O, ty idioto, nie powinniśmy. Nie wolno mi odchodzić za daleko, rodzice będą się martwić. Nawet na taką małą odrobinkę? Właściwie okej, ale tylko na chwilkę. Trójka dzieci wymknęła się do pobliskiego placu zabaw. Tak w ogóle, jak się nazywasz, mały bogaczu? Możecie nazywać mnie Junoru, albo po prostu Ju. Nie jestem bogaty, ale mama i tata są. No dokładnie, właśnie. Ta mama i tata są bogaci. Jestem Jace, a to mój brat Blaze. Czemu wygląda na złego? Nie lubi mnie? Nie, jego twarz zawsze tak wygląda. Okej. Nie jestem zły, głupku. Blaze odwrócił wzrok i skrzyżował ramiona. Głupku? Zignoruj mojego głupiego brata. Bądźmy przyjaciółmi, Ju. Junoru zawahał się na chwilę, po czym uśmiechnął lekko. Nigdy nie bawią się z dziećmi w moim wieku. Chętnie zostanę twoim przyjacielem. Chłopaki skłonili się kulturalnie, ale Jace wykorzystał okazję, by uderzyć swoją głową w jego? Junoru pomasował swoje czoło, marszcząc brwi z zaskoczenia. Nie zachowuj się tak sztywno wobec przyjaciół, okej? Jesteśmy równi. Au, jesteś naprawdę silny, Jace. Jace przyciągnął Blaze'a bliżej, by następnie zmusić go do uściśnięcia dłoni Junoru. Teraz wy też jesteście przyjaciółmi. Wszystko jedno. Blaze powoli potrząsnął dłonią drugiego chłopca, patrząc gdzieś w bok. Przez kolejne dni bliźniacy często przychodzili bawić się z Junoru. Mieli przy tym wiele frajdy, a ich przyjaźń stawała się silniejsza. Dlaczego zawsze nosicie bandaże? Wiesz, bez nich wyglądamy okropnie. O, chcę zobaczyć i nie wydaje mi się, żebyście wyglądali okropnie. Blaze pokręcił głową i machnął ręką. Wszyscy mają swoje sekrety. Myślę, że ty też, głupku. Czemu, głupku? Czemu go wzywasz? A jeśli powiem ci mój sekret, nie będzie on już sekretem, prawda? Bliźniaki skinali głowami. Junor, nie do końca rozumiejąc, zdecydował się zrobić to samo. Ich relacja pozostała niezmienna, chociaż dwie strony wiedziały, że druga coś skrywa. Pewnego dnia mały Blaze odwiedził posiadłość bez swojego brata. Jace nie mógł przyjść przez gorączkę. Och, mam nadzieję, że szybko poczuje się lepiej. W takim razie może pobawimy się sami.
Ich typowe gry wydawały się mniej zabawne, kiedy robili to tylko we dwoje. Chłopcy oparli się o drzewo zmęczeni, a mina Junoru nagle się stała się poważniejsza. Hej Blaze, jeśli jest rodzina, w której wszyscy nienawidzą, to znaczy, że są oni złymi ludźmi? Tylko jeśli ta rodzina zrobiła coś złego, a jeśli nic nie zrobili, to czy ludzie, którzy ich nienawidzą, są źli? Blaze podrapał się po głowie i wzruszył ramionami. Nie wiem, dlaczego pytasz? O, to tylko takie pytanie. O, jak ładnie, takie na staroświeckie takie zrobione, w sensie, nie wiem, filtr tego, tej posiadłości, no nieważne, dobra. Niewiele później Junoru zaprosił swego przyjaciela do domu. Blaze nigdy nie był w posiadłości, więc wydawał się podekscytowany. Wow, to miejsce jest niesamowite, chciałbym kiedyś mieszkać w takim domu. O, od kiedy to przyprowadzasz kolegów z klasy do domu, Juju? Nieznajomy chłopiec wyszedł z cienia i przyglądał się gościowi. Nie wymyślaj mi dziwnych przezwisk, Roya! To jest Blaze, jest moim przyjacielem, nie kolegą z klasy. Nie wolno ci się spotykać z tymi łobuzami. Bo co? Blaze zaczął unosić pięść w stronę Roy, ale Junior w porę go zatrzymał. Och, jest agresywny, czy ty w ogóle wiesz, kim ja jestem? Juju, nie powinieneś się zadawać z kimś takim jak on. Status nie ma znaczenia, wszyscy są równi. Uważaj na słowa, ty. Przestańcie, chodźmy pobawić się gdzie indziej, Blaze. Roy, a ty byłeś takim hamidłem? Wrednym? Nieładnie tak. Blaze tutaj miał absolutną rację. Chociaż jak to były jakieś dziwne lata świetlne temu, no to pewnie status społeczny i te sprawy. Niestety, tak kiedyś było. Chłopiec pociągnął swego przyjaciela za rękaw i oboje ruszyli w stronę ogrodu. Przepraszam za mojego brata. Ma być kolejną głową rodziny, więc jest trochę rozpieszczony. Ja też przepraszam. Nie lubię rządzących się ludzi, ale nie powinienem zaczynać bójki. W oczach dziecka pojawił się smutek, a jego głowa opadła. Wydaje mi się, że jesteśmy zbyt różni, Ju. Co? Co masz na myśli? Nie chcę ci sprawiać więcej problemów. Chyba nie powinniśmy się już razem bawić. Junoru wyglądał, jakby miał się zaraz rozpłakać, dlatego w odpowiedzi Blaze oderwał część swoich bandaży i podał go chłopcu. To dowód, że zawsze będziemy przyjaciółmi, nieważne co się stanie. Ojoj, to było urocze. Nie wiem, ciężko mi, akurat Blaze'a ciężko mi rozgryźć, o co mu chodzi w ogóle. Nie wiem, dziwny przypadek. Po tych słowach chłopiec uciekł do swojego domu, by opowiedzieć bratu, co się stało. Niedługo będziemy musieli opuścić to miejsce. Poza tym naszym obowiązkiem jest chronienie bram nieba i piekła. Wow, co? Nie powinniśmy przywiązywać się do innych. W takim razie nienawidzę tej roboty. To był nasz pierwszy przyjaciel. Dlaczego na barkach dzieci zostało takie coś w ogóle dane? Dlaczego? W końcu chłopcy wyrośli na młodych mężczyzn. Od tamtej pory ich ciała przestały się starzeć. Minęło 100 lat. Bliźniacy nigdy więcej nie ujrzeli Junoru. Uznali, że zmarł już dawno temu. Wykonywali swoją pracę bez żadnych potknięć, aż do pewnej dziwnej nocy. Kogo tym razem mamy na celowniku i dlaczego muszę iść razem z tobą? Przestań marudzić i pośpiesz się. Idąc wzdłuż ciemnej ulicy, usłyszeli hałas dobiegający z alejki. Zaraz po tym spostrzegli potykającego się osobnika. Był ranny, o czym świadczyła ciągnąca się za nim stróżka krwi. Kiedy bliźniacy zbliżają się do niego, zauważają, że skądś go kojarzą. Nieznajomy ledwo stojący na nogach posłał im przeszywający spojrzenie złotych tęczówek. Nostalgia momentalnie podsunęła Blaze'owi i Jace'owi stare wspomnienia. Z ust Jace'a samoistnie wyrwało się imię Junoru. Ojoj, w odpowiedzi chłopak zaskoczony uniósł brwi. Blaze i Jace? O, wow, wyglądasz młodziej niż bym się spodziewał, Kenridge. Mógłbym to samo powiedzieć o tobie. Jace chciał podać ramię Junoru, jednak Blaze pociągnął brata do siebie. Nie pomagaj mu, jest naszym celem. Żartujesz, prawda? Na własne oczy widzieliśmy, jak się rusza, jak może być martwy. O czym wy mówicie? Junoru chwycił się za klatkę piersiową i zaczął kasłać krwią. Mimo widocznego na jego twarzy bólu, Blaze nie wydawał się mu współczuć. Naszym zadaniem jest zabijanie żywych trupów. Musiałeś go pomylić z kimś innym. Aha, okej. Czyli tutaj będzie wszystko się rozgrywało w tych żywych trupach, dobra. Wszystko jest całkowicie inaczej niż tam w tym.
niż w Drasie Kurato. No jak to jest super zrobione, naprawdę. Nie wydaje ci się to dziwne, że tak młody po 100 latach? Więc panie, jestem ciągle młody po 100 latach, czemu nie zdrajesz nam swojej tajemnicy? I znowu, mógłbym zapytać dokładnie o to samo, niezależnie od odpowiedzi, jeśli powiem ci mój sekret, nie będzie on już sekretem, prawda? Wspomniane przez Junoru słowa były dokładnie tym samym, co powiedział bliźniakom wiele lat temu. Blaze w odpowiedzi gwałtownie chwycił chłopaka za kołnierz, patrząc na niego z góry. Koniec żartów, nie jesteśmy już dziećmi. Patrząc tak blisko, Blaze zauważył bandaże na szyi Junoru. Wydawały się znajome, nawet identyczne jak te, które podarował mu 100 lat temu. Bracie, nie bądź dla niego zbyt ostry, widzisz, że jest ranny. Blaze na prośbę Jace'a powoli wypuścił drugiego chłopaka. W następnej chwili Junor w mgnieniu oka wykorzystał okazję, uciekając tak szybko, jak tylko mógł. Co do cholery, ucieka? Właściwie nieźle sobie z tym radzi, patrząc na jego rany. Jakie to bezcelowe. Bracia ruszyli za swoim celem, łapiąc go chwilę później. Blaze chwycił Junoru za ramię i pchnął go na ścianę, by następnie zacisnąć dłoń na jego szyi. O nie. Udawałeś rannego tylko po to, żeby nas zmylić? Nie udawałem. Więc dlaczego uciekałeś? Czy wasz cel nie powinien tego robić? O Boże. Blaze uniósł pięść, celując w Junoru, jednak jego cios trafił w ścianę obok twarzy chłopaka. Dźwięk uderzenia rozległ się echem po pustej ulicy. Junoru nawet nie drgnął. Nie odpowiadaj mi pytaniem. To ironiczne, że wydajesz mi polecenia, a sądziłem, że nienawidzisz osób tego typu. Po 100 latach ludzie się zmieniają. Tak jak ja. Ciemnowłosy chłopak uśmiechnął się ironicznie, w jednej chwili zbierając dość siły, by wyrwać się z uścisku Blaze'a. Jednak ten nie pozostał mu dłużny. W szamotanie nie zerwał bandaż z szyi Junoru, ukazując szwy utrzymujące jego głowę na karku. Pamiętasz to jeszcze? Wyciągnął kawałek bandaża w stronę Blaze'a, który wyrwał mu go z szeroko otwartymi oczami. W tym samym momencie Junoru szybko skorzystał z okazji i wyślizgnął się Blaze'owi. Uch, jak dużo czytania dzisiaj. Jace podbiegł do swego brata, który wydawał się oszołomiony aktualną sytuacją. Jak on to zrobił? Nie czuję już bólu, moje ciało nie ma żadnych ograniczeń. Twarz chłopaka stała się chłodna, gdy spoglądał na braci z góry. Przypominał zupełnie inną osobę. Sięgnął do szwów, sprawdzając, czy nie został uszkodzony, zanim nastawił sobie kręgi szyjne. Au! Nie lubi tego dźwięku. Bleh. Normalna osoba powinna krzyczeć z bólu, ale Junor wydawał się to czymś normalnym. Jace już chciał pobiec w stronę chłopaka, ale Blaze go zatrzymał, łapiąc za ramię. Nic mi nie jest, Jace. Daj mi wysłać tego gościa do piekła osobiście. Co? Oni chcą go wysłać do piekła? Najpierw Chain, kuźwa, który był jakimś policjantem dziwnym, kuźwa, co się zajmował innymi jakimiś nadprzyrodzonymi rzeczami. Oni go chcą do jakiegoś piekła wysłać. Ja nie wiem, co się tu dzieje. Blaze ustawił się odpowiednio, po czym zdjął bandaże zawinięte wokół jego ręki. Odkryta kończyna zmieniła się w czarną, metalową broń, przypominającą szpony. Ruszył w kierunku swojego celu i zamachnął się pazurami. Junoru, który nie posiadał żadnej broni, nie mógł zrobić nic innego, jak wykonać unik przed nagłym atakiem. Dlaczego tak bardzo chcecie mojej śmierci? Chcesz mojej śmierci? Ty już nie żyjesz! Jestem tu tylko po to, by wysłać cię tam, gdzie twoje miejsce. I zabrałeś ze sobą brata, by mógł obejrzeć naszą walkę? Jeden z nas wystarczy, żeby cię załatwić. Jesteś zbyt pewny siebie, by wygrać. Krótko po tym wykonał zły ruch, jakby jego własne słowa zmieniły się w klątwę. Ominął zabandażowaną pięść Blaze'a, jednak przez moment zapomniał o szponach, które przebiły jego skórę, pozostawiając głęboką, krwawą ranę. Gdy obrona Junoru została zachwiana, Blaze'owi udało się go przybić do ziemi. Jakieś ostatnie słowa? Niebieskowłosy chłopak zniżył pazury, przykładając je do szyi byłego przyjaciela i łypiąc na niego. Mimo to nawet w obliczu śmierci Junor był w stanie się uśmiechać. Pamiętam nasze wspólnie spędzone chwile, jakby to było wczoraj. Te wspomnienia należały do jednych z najszczęśliwszych w moim życiu. Myślałam, że wreszcie znalazłem przyjaciół, którzy mnie zaakceptują. Kiedy Blaze spoglądał w oczy Junoru, te same obrazy dzieciństwa pojawiły się w jego umyśle. Czas, gdy bawili się w chowanego, a nawet ich pierwsze spotkanie i gry w ogrodzie. Tak było, dopóki nie zabiłeś moich rodziców. To ty ich zabiłeś? Oh my god. Co?
Blaze nagle się zatrzymał i opuścił broń. Sytuacja stała się spokojna, dopóki atakujący chłopak nie odzyskał rozsądku, podnosząc przy tym swoje szpony po raz kolejny. Junoru odruchowo uniósł ręce, chroniąc swoją szyję, dzięki czemu udało się mu zablokować impet ataku, choć ostre pazury odcięły jedną z kończyn. Uwalniając się po raz kolejny z odcisku Blaze'a, chłopak wstał i próbował na powrót przyczepić rękę do ciała, jednak nic nie mógł zrobić ze swoimi podartymi ubraniami. Jace stał w miejscu wyraźnie zagubiony. Widział, jak były przyjaciel z dzieciństwa podchodzi do jego brata, aby coś powiedzieć, ale nie słyszał co. Okej, niebieskowłosy był w szoku, a Junoru rzucił bliźniakom ostatnie szybkie spojrzenie, zanim odszedł w milczeniu. Blaze, dlaczego pozwoliłeś mu odejść? Jace położył rękę na ramieniu brata, ale ten ją odepchnął. Blaze zachowywał się dziwnie. Chłopak zerwał się gwałtownie w miejscu, po czym minął rudzielca bez oglądania się za nim. Chodźmy. Oh my god. Historia Jace'a nieźle namieszała w moich emocjach, mimo paru momentów, które nie były zbyt jasne. Niezależnie od tego, co wydarzyło się w ich znajomości, rozumiem, że kiedyś byli przyjaciółmi. To tyle, co mogę ci powiedzieć. Nie mogę uwierzyć, że macie tyle lat. Hej, mój umysł jest ciągle młody. Chociaż nie wiem, czy mogę to samo powiedzieć o moim bracie. Jace wyciąga ramiona za głowę, przeciągając się. Jego podejście było zwyczajne i przyjazne, ale wydawał się bardziej tajemniczy niż zwykle. Na ten moment nie wiem zbyt wiele o Junoru. Ostatni raz rozmawiałem z nim tamtego dnia. Dlaczego nie spróbujesz się z nim spotkać? Ponieważ zranił mojego brata i nie mogę mu tego wybaczyć. Ale kiedyś byliście przyjaciółmi, prawda? Tak, ale Blaze zdecydowanie nie jest gotowy na takie działania. Nie widziałaś tego bólu w jego oczach. Czasami, gdy ma gorsze dni, wygląda, jakby miał się zaraz rozpaść. W każdym razie mogę zrozumieć, dlaczego Junoru nas nienawidzi, więc to nie tak, że też nie ma usprawiedliwienia. Zaciskam usta. Trudno uwierzyć, z jak ciężką przeszłością zmaga się ta trójka. Próbuję stłumić moje myśli i skupić się na czymś innym. Tak w ogóle, nie mówiłeś, że wyglądasz okropnie bez bandaży? Ta choroba, o której wspomniałeś, była kłamstwem? Jesteś bystra, ale to nie do końca to. Wyglądamy okropnie przez chorobę. Mogę zobaczyć, co masz pod swoimi bandażami? Pewnie nie. Pewnie powiesz, że nie. Tak myślę. Nie, wiedziałam. Ach, teraz to ja jestem naprawdę ciekawa. Mam ochotę chwycić nożyczki i je rozciąć. Wow! Ale ładne! Widzicie wy to? O kurcze, ale to jest naprawdę piękne. Mega mi się podoba. Jace śmieje się rozbawiony, a chwilę później pochyla ciało w moją stronę, przez co jego twarz jest blisko mojej. Och, ty niegrzeczna dziewczynko. Tak rozbierać mężczyznę w miejscu publicznym. Jesteś pewna, że nie będziesz tego żałować? Oczywiście, nigdy nie nazwałabym cię brzydkim, Jace. Z jakiegoś powodu rumieni się na moje własne słowa, ale próbuję utrzymać pewną siebie postawę. O kurcze, ojej. Przykro mi. Jace powoli zaczyna rozwiązywać bandaże wokół szyi, a ja wstrzymuję oddech, czekając, by zobaczyć, co pod sobą skrywają. Gwałtownie wciągam powietrze, ale zauważam długie cięcia idące od kącików ust aż do policzków, chociaż rany są zamknięte, wydają się świeże. Wstraszyłaś się? Nie, w ogóle. Jeśli już, to mam ochotę płakać. To wygląda, jakby naprawdę bolało. Płakać? To coś nowego. Ojoj, ale też jest słodziak, pomimo tych ran. Niestety, te jak inne rany na moim ciele zostaną na zawsze. Chłopak na powrót wiąże bandaże, nim kontynuujemy rozmowę. Ojej, co? Całe twoje ciało jest w takim stanie? Co ci się stało? Kto mógł coś takiego zrobić? Wiesz, bycie strażnikiem Bramy Niebios nie jest jakąś niesamowitą robotą. Ludzie próbują cię wykorzystać, a w niektórych przypadkach nawet torturują. Jace ciężko wzdycha, a jego mina łagodnieje. Klepie go po ramieniu, próbując jakoś pocieszyć. Więc Blaze jest strażnikiem Bramy Piekieł? Kiedyś był, jakiś czas temu porzuciliśmy nasze stanowiska. Dalej mamy swoje umiejętności i inne rzeczy, ale w tym momencie pracujemy tylko dla siebie. Ciekawe, kiedy byłeś strażnikiem, wysyłałeś ludzi do nieba? To spore uproszczenie, ale można to tak nazwać. Byliśmy raczej jak leniwi żniwiarzy dusz. Leniwi. Wow, w takim razie musicie mieć niesamowite moce, co?
Ja mogę tylko wysłać zmarłych, włącznie z zagubionymi duszami, tam gdzie ich miejsce, ale Blaze zawsze był wzywany do większej ilości zadań. Ludzie to bezwzględne kreatury, wiesz, byłabyś w szoku, jak wiele razy życzą innym, by trafili do piekła. W każdym razie jedynym powodem, dla którego mamy te moce, jest fakt, że odziedziczyliśmy je po rodzicach. Jace niedbale wzrusza ramionami, mimo to patrzę na niego z podziwem. Najwyraźniej w nocnej klasie jest pełno różnych typów osób, włączając w to nieludzi. Tak naprawdę mój brat nie chce nikogo krzywdzić, ale może wysyłać duszę tylko na potępienie. Bardzo przez to cierpi, dlatego proszę, bądź wyrozumiała. Ojej! W porządku, znaczy rozumiem, dlaczego tak się tak izoluje od innych, tylko nie wydaje mi się, by to go uszczęśliwiło. W ten sposób się broni. Skoro o tym mowa, on też ma takie rany jak ty? Nie, jeśli chcesz wiedzieć więcej, musisz sama go spytać. A niech to Jace. Ciężko zdobyć jego uwagę, skoro już mnie nienawidzi. Nie wszystko na tym świecie jest za darmo, Mila. Włóż w to trochę pracy i zbierz plony.